Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie taki luźny temat dla przyjemności po prostu. Słuchajcie, ostatnio na YouTubie pojawia się coraz więcej filmów z takimi rankingami, propozycjami palet jesiennych. A wy wiecie, że palety to jest coś na punkcie czego ja mam po prostu bzika. I jeżeli jest okazja porozmawiać o paletach, popokazywać, pooglądać, pogłaskać je trochę, to ja oczywiście z tej okazji jak najbardziej chcę skorzystać. Więc pomyślałam sobie, że i ja się do tego nurtu trendu jakiegoś takiego dołączę i powiem Wam o moich takich propozycjach, moich ulubionych paletach jesiennych. Także jeżeli taka tematyka Was ciekawi, to oczywiście zapraszam do oglądania dalej. Słuchajcie, jesień to jest naprawdę bardzo wdzięczna pora roku i myślę, że większość z nas jesień jednak lubi ze względu na te kolory, spadające liście. Nie wiem, no jest coś takiego przyciągającego w tej jesieni i jak już mamy dosyć tych upałów, ja przynajmniej mam zawsze dosyć upałów, ja z utęsknieniem czekam na tą jesień i dlatego jesień to jest chyba moja najbardziej ulubiona pora roku. I też jeśli chodzi o makijaż, to tutaj mi się wydaje, że właśnie jesienią dajemy najwięcej, jak gdyby mamy najwięcej pola do popisu, bo używamy takich jakichś bardziej wyrazistych kolorów, może te makijaże bardziej takie są odważne, bardziej kolorowe, ale właśnie takie kolory, wiecie, bardziej nasycone, głębokie, obojętnie czy to będą ciepłe tony, czy jakieś tam chłodniejsze, ale myślę, że wszyscy, jeśli w ogóle lubicie oczywiście makijaż i lubicie kolory, to właśnie jesień to jest coś taka pora roku, gdzie można dać pola do popisu i poeksperymentować z wieloma kolorami, czy to ciemniejsze pomadki i tak dalej, i tak dalej, także dlatego najwięcej chyba jest takich rankingów palet na jesień, a zdecydowanie mniej na przykład palet na lato czy na wiosnę. Oczywiście takie filmy się pojawiają, ale te jesienne palety to jest zawsze taki hit i myślę, że najbardziej one są, że tak powiem, lubiane. Także ja dzisiaj przyniosłam sobie 10 palet, które uważam, że są rewelacyjne na jesień i wiem, że ja po te palety też tego w tym sezonie będę najczęściej sięgać. Oczywiście to nie znaczy, że ja swój makijaż ograniczam tylko i wyłącznie do takich kolorów, bo jeżeli mam ochotę zrobić sobie jakiś różowy czy brzoskwiniowy makijaż, to nie patrzę jaka jest pora roku, tylko robię taki makijaż, jaki mi sprawia przyjemność, ale na pewno wiecie o co mi chodzi. Są jakieś takie utarte trendy jesienne i myślę, że wszyscy tym trendom poniekąd ulegamy. I słuchajcie, podzieliłam sobie te palety na takie kategorie i zacznę od tej takiej klasyki, czyli po prostu te wszystkie pomarańcze, żółcie, brązy i tak dalej. No to jest taka klasyka, która już od wielu lat króluje i chyba najbardziej się właśnie z tą jesienią nam kojarzy, no bo wiadomo, żółto, czerwone liście i tak dalej, także ta klasyka żółto, pomarańczowo-czerwona, ciepłe odcienie. I zacznę od również i klasyki w mojej kolekcji, bo to jest jedna z najstarszych palet w mojej kolekcji i to jest Tartalet Toasted. Słuchajcie, widziałam, że ostatnio nawet Maksineczka o tej palecie wspominała, między innymi też dlatego, że Tarte pojawiło się w Sephorze w Polsce, także macie już w tej chwili do tych kosmetyków dostęp nawet lepszy niż ja. No i rzeczywiście to jest paleta, która jest w tej kategorii moim zdaniem klasykiem. Nie dość, że to opakowanie jest przepiękne i to jest naprawdę bardzo solidne opakowanie. Niestety to nie otwiera się do samego końca, także to jest już najbardziej jak się ta paleta otwiera, no ale lusterko tu jest oczywiście bardzo duże. Słuchajcie, ja mam tą paletę już prawie 3 lata i ona nadal bardzo ładnie pachnie, to jest taki jakiś toffee, waniliowy zapach, coś w tym stylu, ale nie jest taki bardzo przytłaczający. I kolorystyka wygląda w ten sposób. Tutaj mamy coś takiego, brązy zdecydowanie ciepłe i tutaj mamy nawet taki, wiecie, taki jakiś rudy i nie wiem, te złota wszystkie, te brązy takie bardziej czerwone, no to są zdecydowanie ciepłe kolory, natomiast nie mamy tutaj takich ostrych żółci, pomarańczy i czerwieni, raczej po prostu ciepłe brązy. Także to będzie paleta idealna dla tych, którzy lubią ciepłe kolory, ale niekoniecznie mają ochotę na takie ogniste barwy na oczach, także ta paleta bardziej taka naturalna, neutralna, ale raczej ciepła. No i nadal tutaj uważam, że to jest, zresztą dopóki nie odkryłam cieni Vizjard, to była moja ulubiona formuła cieni, dlatego że one się rzeczywiście bardzo fajnie blendują na oczach, bardzo ładnie się układają na oczach, także naprawdę bardzo są proste i przyjemne w pracy. Także jeżeli macie rzeczywiście ta Tarte już w Sephorze w Polsce, to polecam się przyjrzeć i jeśli chodzi o ciepłe kolory, ciepłe brązy, to tutaj macie taki klasyk
nie wiem, klasyk i to nawet nie tylko na jesień, ale chyba i też całoroczne. Jeśli już wspominamy o Vizyard, mojej ostatnio ulubionej marce, no to muszę wspomnieć o Vizyard Warm Edit. Ja mam dzisiaj w ogóle makijaż zrobiony tą paletą, bo też dzisiaj kręciłam nawet filmik z udziałem tej palety. Także Warm Edit to jest pierwsza chyba paleta, jaka wyszła z tej serii Edit, także ona już na rynku jest jakiś tam czas, ale tutaj macie też taki ciepły klasyk, przy czym tutaj już macie i żółć, i pomarańcz, i jakąś tam czerwień, no ale też jest oczywiście i brąz, i złoto, i ciepłe kolory, także tutaj coś również klasycznego, ale bardziej uderzającego w te takie pomarańcze i żółcie. Także jeżeli lubicie ciepłe makijaże w ciepłych kolorach, takich właśnie bardziej ognistych, to tutaj również macie takie opcje właśnie kolorystyczne, chociaż nadal uważam, że te kolory są wciąż takie stonowane. Oczywiście są bardziej intensywne niż w tej Tarte Toasted, ale nadal są to takie kolory, nie wiem, bardzo użytkowe, o tak. No i ostatnia z tej kategorii, moja propozycja to jest paleta, która pochodzi z małej, nieznanej firmy, natomiast jestem przekonana, że oni wysyłają nie tylko na tutaj w Anglii, ale również na Europę. Firma nazywa się September Rose i to jest paleta Bru. Słuchajcie, to jest, dla mnie to jest, jeśli lubicie ciepłe brązy, pomarańcze i tego typu kolory, to to jest paleta po prostu marzenie. Tak to wygląda w środku. Te cienie mają tak przepiękne kolory, że to naprawdę jest ciężko opisać. Jeśli chodzi o jakość, o formułę, to tutaj też jest bardzo dobrze. One są raczej takie suchawe, ale również się bardzo łatwo blendują, ładnie się nakładają, też nie robią żadnych plam, także również prosto się z nimi pracuje. No i zestaw kolorystyczny jest bardzo ładny, bo mamy tutaj i takie jasne, cieliste kolory, mamy coś takiego bardzo ciemnego, mamy tutaj czerń. Dla odmiany, żeby nie było tak bardzo czerwono i pomarańczowo, to tutaj mamy taki bardzo ciekawy kolor, który w palecie tutaj może wyglądać jak brąz, to jest ten, ale to jest taki taki bakłażan, nie wiem, bliżej mu w każdym razie do fioletu niż do brązu, tak to wygląda, także również bardzo ładnie się komponuje na przykład z tymi wszystkimi pomarańczami. Nie wiem, no paleta jest przepiękna, minusem dla mnie jest to, że tutaj jest mało błysków, bo tu są dwa złota i to są takie... To nie są prasowane brokaty, ale blisko jest im do prasowanych brokatów. To są takie bardzo intensywne błyski, takie z takimi drobinami. Natomiast one się bardzo ładnie na oku nakładają, natomiast obydwa to są złota. Nie dość, że tych błysków jest mało, to jeszcze te dwa, które są, to są złota. Także trochę mi tutaj brakuje tych błysków. Natomiast często po błyszczące cienie sięgam do innej palety, a z tej wykorzystuję te przepiękne maty w takich kolorach dyniowo-cynamonowych. No nie wiem, przepiękne są te kolory, także ja oczywiście podlinkuję na dole i polecam Wam sprawdzić, bo paleta nadal jest dostępna, także to są moja ulubiona w ogóle, jeśli chodzi o te ciepłe kolory, to ta konkretnie jest moja ulubiona, jeśli chodzi o palety jesienne. Kolejna, jak gdyby kategoria dla mnie palet, to są dalej palety otrzymane w brązach, ale może nie do końca takie monotematyczne. I tutaj mam dwie palety z Juvia's Place. I pierwsza to jest również klasyk i to jest Nubian 2. I to jest w ogóle moja pierwsza paleta Juvia's, jaką ja kupiłam, dostałam w ogóle od męża na gwiazdkę. I również to jest paleta, która moim zdaniem jest raczej neutralna, raczej nudziakowa, raczej całoroczna, ale mimo wszystko bardziej ma takich wydźwięków, więcej ma takich wydźwięków jesiennych. Dlatego, że tutaj mamy oczywiście ten niebieski i ten zielony, które są takimi pop-off color i które mogą wprowadzić może w błąd, nie wiem, dodać też takiego troszkę zamieszania w tej palecie, ale cała reszta tej palety to są raczej takie nudziaki, przy czym mamy tutaj ładny ten taki, nie wiem, taki ciepły, brąz, taka miedź, tutaj jest chłodna miedź, mamy dwa przepiękne złota, mamy pomarańcz, mamy brąz, no i tutaj znowu mamy taką jak gdyby śliwkę, która się przepięknie komponuje właśnie z tym pomarańczem. O, tutaj jest ta
śliwka i tu jest ten pomarańcz i bardzo ładnie te kolory wyglądają razem. Także dla mnie znowu to jest właśnie takie zestawienie bardzo jesienne. Chociaż mówię, dla mnie to jest też taka paleta, którą ja sięgam przez cały rok. I to jest w ogóle jedna z pierwszych palet Juvia's i ona nadal jest dostępna. Bardzo często jest w promocjach. Także jeżeli ciekawi Was w ogóle firma Juvia's Place, nie macie żadnych palet i nie wiecie od czego zacząć, to ja właśnie polecam zacząć od tej konkretnie. Natomiast druga paleta Juvia's, jaką chcę Wam polecić, to jest paleta, która jest dla mnie zdecydowanie paletą jesienną. Natomiast jest mi ciężko określić, czy ona jest w ciepłych kolorach, czy w chłodnych, czy w jakich. No i mam tutaj na myśli oczywiście Nomad. No właśnie, bo tutaj mamy żółć, mamy pomarańcz, ale mamy jeszcze te wszystkie kaki, takie zielenie, brązy, tutaj taki błyszczący, ciemny kolor. Bardzo mi się w tej palecie podoba to, że tutaj jest jasny beż, to jest w ogóle niespotykane, jeśli chodzi o palety Juvia's i ten beż naprawdę ma bardzo ładny kolor. Nie podoba mi się to, że tu są dwa żółte kolory, to znaczy one są inne, bo to jest mat z drobinkami, a to jest typowy mat. Ten jest taki bardziej łagodny, neutralny, a ten jest taki bardziej wybijający się, ale mimo wszystko są dwa żółte. Wolałabym, żeby to był jakiś inny kolor. Natomiast cała reszta tej palety jest naprawdę bardzo ładna i nie wiem, czy ona jest ciepła, czy ona jest chłodna, czy neutralna. Wiem na pewno, że jest jesienna i naprawdę te kolory są bardzo ładne. Ten błyszczący tutaj po środku kolor, no to jest coś pięknego. To jest takie duochromowe złoto. No, piękny jest ten kolor. Także właściwie to jest jedyny taki jasny tutaj błyszczący kolor, bo ten drugi błysk, który tutaj jest obok, to jest taki ciemny, taki właśnie kaki, brąz, zieleń, nie wiadomo co. Natomiast jeśli chodzi o jasny błysk, to jest tylko ten jeden, ale również to jest świetna paleta i na jesień, i na co dzień, i do takich bardziej neutralnych makijaży, i do jakichś takich bardziej konkretnych, ciemniejszych. Także naprawdę bardzo ładna paleta i też ta pigmentacja, jeśli chodzi o Juvia's Place, to tutaj też można ją sobie czy to delikatnie rozetrzeć, czy bardziej zbudować. Również te cienie moim zdaniem są bardzo łatwe do pracy i przyjemnie się z nimi pracuje, także po tą paletę również będę często w tym sezonie sięgać, bo ja ją kupiłam w zeszłym roku, ale czy to w tym roku nawet, ale już pod koniec jesieni, czy nawet zimą. Także w tym okresie jesiennym nie miałam tak do końca okazji się nią wybawić, także będę się nią bawić w tym sezonie. Więc już się nie mogę doczekać. No i kolejna paleta z tej kategorii właśnie takich ni to ciepłych, ni to chłodnych jakichś takich brązów. No to jest mój najnowszy nabytek i to jest Huda Beauty Khaki Haze Obsessions. Robiłam niedawno filmik z tą paletą i ja się zdążyłam tą paletą już naprawdę nacieszyć i zrobić z nią zrobić z nią kilka naprawdę ciekawych makijaży i praktycznie za każdym razem jak robię makijaż tą paletą, to on mi się podoba. Tak wygląda ta paleta. No i musicie przyznać, że ma ona tutaj te jesienne wydźwięki. To nie to, że ona nie może być używana przez cały rok, bo jak najbardziej może, ale mimo wszystko tutaj widać ten taki jesienny vibe. Słuchajcie, wiecie co odkryłam w tej palecie? Że jak się będziemy trzymać tego rzędu, to będziemy mieć taki klasyczny ciepły makijaż, bo tutaj mamy dwa takie dosyć ciepłe brązy i ten pośrodku kolor to jest taki... Nie wiem, co to jest za kolor, no. Czy to jest taka miedź, czy brzoskwinia z delikatnym złotem, ale na pewno jest to kolor raczej taki ciepły. I naprawdę jak zrobimy sobie makijaż tym tutaj rzędem, ewentualnie z dodatkiem tego, to mamy taki typowy, ciepły, bardzo twarzowy makijaż. Natomiast jeżeli będziemy się trzymać raczej tych dwóch tutaj rzędów, no to tutaj mamy te kolory takie bardziej kaki, bardziej takie zgniłe, brudne, te złota tutaj z takim zielonym jakimś poblaskiem, czy zieleń ze złotym poblaskiem, zależy jak to nałożyć, bardziej takie brudne, błotne, kaki kolory, które również bardzo fajnie w tym sezonie wyglądają. Także moim zdaniem też, pomimo że mamy tutaj niby tylko 9 kolorów, ale paleta daje naprawdę dużo możliwości i jeśli chodzi o jakość tych cieni, to ja jestem bardzo mile zaskoczona. Także na pewno jeśli chodzi o jesień, to mogę Wam tą paletę polecić, bo wydaje mi się, że jest taka bardzo uniwersalna. Nie jest taka typowa ciepła, jeżeli jesteście już zmęczeni pomarańczami, żółciami, ciepłymi brązami, złotami, to tutaj macie coś jesiennego, ale coś zupełnie innego i takiego bardzo moim zdaniem teraz na czasie i nie wiem, ładnie powinna ta paleta wyglądać na wielu karnacjach.
Także to były kolejne trzy gdzieś tam pomiędzy. No i teraz mam trzy zupełnie z innej bańki, dlatego że moim zdaniem jesień to jest również sezon fioletów. Ja w ogóle kocham fiolety przez cały rok, ale jesienią te fiolety no, wychodzą tutaj na prowadzenie. Ja w ogóle... W ogóle po prostu kocham fiolety, no co tu dużo mówić, więc dla mnie te palety fioletowe to jest również taka gratka, jeśli chodzi o palety, o kolory makijaży jesienne. I w pierwszej kolejności, może Was zaskoczę, ale pokażę Wam Eveline Cosmetics i to będzie ten Ruby Glamour. Słuchajcie, dla mnie ta paleta była rzeczywiście zaskoczeniem, bo ja się nie spodziewałam, że tutaj będzie jakaś super jakość i tak dalej, a jednak jest. Ta paleta naprawdę jest bardzo dobra i jak na jesień, no słuchajcie... Tutaj mamy fiolety, berry, trochę brązów, trochę jakiegoś złota, jakaś taka miedź tutaj z przełamaniem tym fioletowym. Naprawdę to są moim zdaniem kolory, które pięknie będą jesienią wyglądać. No szczególnie tutaj ten taki, no to jest taka miedź. Tutaj mamy taki berry. No powiedzcie, że to nie są kolory na jesień. Oczywiście, że są. Do tego mamy przyzwoitą ilość tych matów, czy to tych jaśniejszych w załamanie powieki, czy tutaj ciemniejszych, czy w ogóle do pogłębienia zewnętrznego kącika. Słuchajcie, dla mnie jeśli chodzi o minus tej palety, to jest to, że te cienie... To jest dobra paleta dla osób, które używają 2-3 kolory podczas jednego makijażu i to jest wszystko. Bo jeżeli będziecie chcieli nakładać jeden mat na drugi, to one po prostu się przestają do siebie przyczepiać. Także moim zdaniem to jest paleta dobra do prostych makijaży, ale kolorystyka jak najbardziej jest jesienna. Także ja myślę, że ja po tą paletę w tym sezonie też postaram się częściej po nią sięgać, bo no mówię, kolorystyka bardzo mi się podoba, także macie tutaj paletę stosunkowo łatwo dostępną, niedrogą. No i tak jak mówię, do prostych makijaży jak znalazł. No i dwie kolejne w tej kategorii fioletów, to już będą palety troszeczkę droższe, ale również uważam, że warte swojej ceny i mam tutaj na myśli oczywiście mój ostatnio ulubiony Viseart. I w pierwszej kolejności to chcę Wam pokazać paletę Paris Edit, czyli w tych takich mauve. Piękna paleta dzienna dla wszystkich, którzy lubią tego typu fiolety. Mamy tutaj troszeczkę takiego rose gold, mamy też oczywiście beż i brąz, ale mamy jakiś taki tutaj stalowy kolor, mamy taką śliwkę. Nie wiem, no dla mnie to też są takie kolory, po które ja częściej zdecydowanie sięgam jesienią. Także jeżeli na przykład ta Eveline Cosmetics Ruby Glamour jest dla Was za bardzo w róż wpadająca, to tutaj macie coś takiego zdecydowanie bardziej chłodnego, bardziej stonowanego. Także przepiękna moim zdaniem propozycja, jeśli chodzi o jesień. No i ostatnia propozycja, to może nie do końca chodzi mi o typowe fiolety, ale bardziej o te tak zwane jewel tone, nie wiem jak to nazwać, takie wiecie... kolory kamieni szlachetnych. Chodzi mi o takie makijaże bardziej głębokie, soczyste, bardziej zdecydowane. No i tutaj mówię oczywiście o tym Dark Edit. Tutaj mamy również przepiękny fiolet, ten jeden tutaj matowy i ten tutaj fuksja. No to jest ten kolor, to w ogóle rozbija, słuchajcie, bank. Coś pięknego. Tak to wygląda. Oprócz tego mamy tutaj to złoto, no to też jest po prostu szaleństwo. Już nie mam miejsca na dłoni. Oczywiście mamy tutaj też i te pomarańcze, i te kaki zielenie, i mamy i złoto, i fiolet, po prostu wszystko. Każdy ten kolor, który Wam przywodzi na myśl jesień, to właśnie jest w tej palecie, bo nawet ta zieleń to jest znowu taka brudna kaki jakaś i tak dalej. Także moim zdaniem to jest też idealna paleta na jesień. Tutaj mamy mało kolorów takich przejściowych, jeżeli lubicie w ten sposób taki klasyczny budować swój makijaż, że jakiś tam kolor przejściowy na załamanie powieki, potem ciemniejszy na zewnętrzny kącik i tak dalej, to tutaj rzeczywiście tych jasnych kolorów jest mało, więc albo będzie to dla Was paleta uzupełniająca, albo w ramach tego przejściowego koloru możecie użyć po prostu Waszego bronzera albo różu do policzków, albo możecie mimo wszystko użyć jednego z nich, ale go bardzo ładnie rozetrzeć, także ja Wam pokazywałam to też w tamtym filmie.
kiedy robiłam właśnie trzy makijaże z użyciem tej palety, że każdy z tych kolorów może Wam służyć jako kolor przejściowy, czyli czy też kolor w załamanie powieki, dlatego że one się przepięknie rozcierają. Także również świetna moim zdaniem propozycja na jesień. No i ostatnia już, 10. paleta. To jest paleta, którą można by pokazać w każdym jednym rankingu palet, tak? Czy będziemy mówić o paletach na jesień, czy na wiosnę, czy na lato, czy na zimę, czy palety na co dzień, czy palety na wyjazd, czy palety do biura, nie wiem, czy palety ślubne. To jest paleta, którą można umieścić w każdym jednym rankingu, bo to jest po prostu taka paleta wszystko mająca. I mowa tutaj oczywiście o Urban Decay Born to Run. To jest paleta, po którą ja sięgałabym praktycznie codziennie, gdyby nie to, że mam jeszcze 30 innych palet. Nie wiem, to jest paleta, tak jak mówię, która się wpisuje w każdą praktycznie kategorię. Także jeżeli mówimy tutaj o jesieni, to obojętnie, czy lubicie w jesieni nosić pomarańcze, czy fiolety, czy jakieś brązy, złota i rudości, czy może jakieś zgniłe zielenie, to w tej palecie taki kolor znajdziecie. Rymuje. Nie wiem, no jeśli chodzi o te klasyczne tutaj jakieś miedziane, brudne złota, spalone pomarańcze i tak dalej, to tutaj na dzień dobry są już 4 takie kolory. Teraz Wam pokażę swatchy tych kolorów. W takich właśnie jesienne historie. Oczywiście błyszczące, także tutaj mamy aż 4 takie kolory, które można by powiedzieć, że są klasyką jesienną. Jeśli nie chcecie takich ciepłych, jakichś złota i miedzi i tak dalej, to mamy tutaj 2 takie fiolety, no i tą zgniłą zieleń, o której mówiłam. Proszę, znowu mamy tutaj jesień. Także w zależności od tego, czego od makijażu oczekujecie, to myślę, że w tej palecie znajdziecie. Ja uważam, że to jest w ogóle jedna z lepszych palet dostępnych na rynku, jeśli chodzi o te palety wysokopółkowe, bo to jest paleta, która się nie nudzi i która, mówię, zastępuje nam co najmniej 10 innych palet. Także jeżeli jeszcze nie macie Urban Decay Born to Run w swojej kolekcji, to ja Wam szczerze tą paletę polecam, dlatego że to jest paleta, która oczywiście jest bardzo, bardzo kolorowa, ale wszystkie te kolory moim zdaniem są takie dosyć stonowane. Także to jest paleta moim zdaniem odpowiednia dla każdego i nawet jako paleta na co dzień, bo tutaj możemy i się pobawić i powariować z kolorami, albo możemy też zrobić taki typowy dzienniak do biura. Także paleta uniwersalna, więc ja praktycznie w każdym rankingu, jaki bym nie nakręcała, to tą paletę właśnie umieszczam. Słuchajcie, to by było na tyle. 10 palet, nagadałam się co niemiara. Dajcie znać, czy którąś z tych palet macie, czy może chcielibyście mieć, może jest na Waszej tak zwanej wishliście. I dajcie też znać, jakie Wy palety lubicie używać jesienią, albo jakie kolory lubicie używać jesienią. Czy bardziej idziecie w te tradycyjne pomarańcze, żółcie, brązy, złota, czy może bardziej w jakieś zgniłe, zielenie, neutralne, chłodne brązy, czy może właśnie we fiolety, bo dla mnie to są takie trzy kierunki, w których ja idę właśnie jesienią. Także jestem ciekawa, czy Wasz makijaż również podąża tymi samymi ścieżkami, co mój. Ja Wam już serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że spędziliście ze mną miło czas. Zapraszam oczywiście do komentowania, do polubienia, do subskrypcji i do kolejnych filmów. Cześć! Thank you.